Witajcie wszyscy. Aktualnie oglądacie retransmisję z odcinka na żywo, odcinka Widz pyta na żywo. Jestem przed samym nagraniem, już za chwilę włączam tutaj transmisję na żywo przez tutaj laptopa, którego albo widzicie, albo i nie widzicie. Widzicie tego laptopa. A jeszcze muszę stwierdzić, rola edytora na moim blogu cały czas jest nieobsadzona. Jeszcze trwają, że tak powiem, zapisy ludzi, którzy chcą być tym edytorem na moim blogu. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie do tego filmu oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy teraz to widać w tym momencie na żywo, czy się widzimy, czy się słyszymy. Jak zresztą zauważyliście, Mateusz was wszystkich bardzo serdecznie wita. Wita także tych, którzy oglądają retransmisję. Dzisiejszy odcinek w zasadzie jest trudnym odcinkiem, ponieważ jest transmitowany na żywo, a także jest nagrywany obok tutaj kamerą, także żeby ogarnąć ten odcinek potrzebowałem niezłych pół godziny. Trochę to zajęło, ale mam nadzieję, że to było w zasadzie tego, to wszystko było tego warte. Mam nadzieję, że my się wszyscy widzimy. Ja jeszcze was szczerze powiedziawszy nie widzę. To znaczy waszych komentarzy, waszych reakcji, czy w ogóle ktokolwiek tutaj siedzi. Ale mam nadzieję, że za chwilę się tutaj jakaś porządna tam liczba... Widzę, że już transmisja jest pokazywana na żywo. Mam nadzieję... Witam wszystkich serdecznie. Ci, którzy już tutaj przyszli aktualnie. Witam także po raz kolejny tych, którzy tutaj w ogóle... Kurczę, nie mogę się w tym momencie zebrać. Są dwie kamery i po prostu ciężko mi patrzeć, w którą mam dzisiaj patrzeć kamerę, no ale spoko. Spoko, to o tyle fajnie. Mam tylko pytanie do was za 100 punktów, za 1000 w zasadzie punktów. Czy ta transmisja na żywo, która jest teraz, jest to transmisja w miarę o dobrej jakości? To znaczy nie pytam tu jakość wideo, bo jakość wideo wiem, że jest pewnie do dół i 40 tysięcy kilometrów poniżej, ale teraz z pytań właśnie czysto teoretycznych, czy wszystko jest pod tym względem fajnie wygląda. To muszę was spytać. Pytam was. Nie dostaję jeszcze odpowiedzi żadnej. A to bardzo źle. Znaczy, bardzo źle dla mnie, prawda? No. Także pytam was tutaj jeszcze z kwestii czysto teoretycznych. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Dwie Minuty. Witam wszystkich, którzy właśnie przybyli, tych, którzy już są tutaj od pewnego już dość dłuższego czasu. Ten odcinek ile potrwa? Ten odcinek myślę, że potrwa tak mniej więcej do 18.30, około godziny, z delikatną przerwą pomiędzy, ponieważ jest nagrywany przez dwie kamery. Moja kamera ma dość taki półgodzinny, ta dość duża kamera, która będzie transmitować na żywo retransmisję całego tego spotkania, jest tutaj kamerą właśnie dodatkową i właśnie się zagubiłem w tym, co mam mówić. To znaczy mam na myśli, że ta kamera ponagrywa sobie pół godziny, będę musiał lecieć i znowu wrócić. Dobra, z pytań czysto teoretycznych to już mamy ze sobą. Pytania, które chcecie mi zadawać, zadajecie na facebook.com/vlogmateusz. facebook.com/vlogmateusz, tam pytania można zadawać. I na te pytania, które będą tam umieszczone, odpowiem. Przede wszystkim pytanie, które sobie na początku zadajecie, dlaczego tutaj pytań się nie zadaje na Facebooku? Z tego powodu, że tutaj jest masakrycznie, masakra po prostu pod względem ilości tych pytań i ciężko jest to ogarnąć, a na Facebooku jest tych pytań po prostu mniej, jest to troszeczkę łatwiej. Dobra, pytania, jak już powiedziałem, na Facebooku można zadawać tradycyjnie w niedzielę, widzimy się wszyscy, dzień dobry. A więc zaczynam, lecę z pierwszym pytaniem, bo w zasadzie powinienem zacząć, już tych pytań trochę się na Facebooku zbierało. Jakiemu polskiemu klubowi kibicujesz, w nawiasie piłka nożna? Pytanie dość zduwzięte, bo raczej jak widać po mnie sportem się tak interesuje jak baletem. Czyli baletem prędzej, ale no nieważne, chyba więcej wiem w zasadzie o piłce nożnej. Ale jeżeli o to chodzi, to nie kibicuję żadnemu klubowi, bo się tym po prostu nie interesuje. I pytanie proste, prosta także odpowiedź. Kuba zapytał, czy grasz, czy będę grać w grę Diablo 3? Nie będę grać w grę Diablo 3, ponieważ nie gram w gry. Ci, którzy bywali na poprzednich odcinkach, nie wiem, czy na dwóch minutach o tym mówiłem, czy na odcinkach na żywo o tym mówiłem, ale nie gram w gry komputerowe, także przykro mi. Iwonka, czy zrobisz kiedyś filmik w 3D?
Ha, bardzo śmieszne. A, Iwonka po prostu się popisałaś. Nie zrobię filmików 3D, bo nie mam kamery 3D. To byłoby ciężkie w ogóle. Czy oglądam Formułę 1? Zapytał Mateusz. Formułę 1 nie oglądam, bo się nie interesuję sportem, proszę. Marcel, 2 plus 2 i dlaczego wynik... Ile to 2 plus 2 i dlaczego wynik to nie 5? Mam tylko pytanie z serii bardzo... Pytanie z serii bardzo inteligentne pytanie. Dobra, tym, którzy dopiero co tutaj przyszli, to chcę powiedzieć, iż pytanie można zadawać na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz. Fabian zapytał, nie mów slash, tylko ukośnik, język polski jest piękny, używaj go. Już to chyba po raz kolejny ktoś w zasadzie powiedział, mówię slash w zasadzie z przyzwyczajenia i to takie było w zasadzie, no wiecie, no, bo jest cały czas się do tego, że tak powiem, używało slash. Powtarzam cały czas w zasadzie o tym, że to jest coś wcześniej używanego. Jak podkreśliłem, pytanie na facebook.com/vlogmateusz. Tym, którzy oglądają retransmisję tego całego tutaj, czyli nagrywane kamerą, to pytań nie możecie zadawać, bo po prostu na nie nie odpowiem. Logika. A my tu jesteśmy na żywo i sobie możemy zadawać na bieżąco pytania i rozmawiać. Oczywiście patrzę na wasz czat, także spokojnie, czasami coś tam uchwycę. Dobra, przechodzimy dalej. Czemu... Bo pytania można zadawać na Facebooku. facebook.com/vlogmateusz, powtarzam się 1000 razy. Ci, którzy tutaj oglądają, to w zasadzie we wtorek, bo film, który się pojawi z retransmisji, będzie we wtorek, to chyba mnie po prostu zabiją za powtarzanie tej frazy. Trudno. Czy kupiłeś marchewkę? Tutaj jest pytanie na Facebooku. Nie kupiłem marchewki, koniec. Byś zrobił 2 minuty, a nie widz pyta na live. Ech, straszne po prostu. Chcę się powiesić. Tradycyjnie widz pyta na żywo jest odbywane po prostu tutaj na żywo, jest odbywane sobie tutaj widz pyta zawsze w niedzielę, także nie widzę tutaj, nie widzę w zasadzie tutaj powodu, żeby to wszystko było tutaj cały czas 2 minuty, także jak tradycyjnie, to tradycyjnie w niedzielę o godzinie, około godziny 17:30, kurczę, gdzie jest moja woda, tu widzimy się zawsze na widz pyta. Pytania na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz. Ktoś zadał pytanie tutaj na, w zasadzie nie na Facebooku, na które postaram się odpowiedzieć, bo mnie tak szczerze powiedziawszy trochę zaciekawiło, ale jak podkreślam, pytania zadajemy na Facebooku. Facebook to Facebook, Facebook to nie YouTube. Koniec i kropka. Nie, w każdym razie zadał pytanie, czy jestem rozpoznawalny wśród ludzi w realu. Weźmy to w ogóle tak w takim trochę innym aspekcie, bo w zasadzie z jednej strony jestem rozpoznawalny, bo to faktycznie nie da się tego ukryć czasami, ale to jest tylko czasami, bo zdarzyła się taka na przykład ciekawa dość sytuacja, poczekajcie, sprawdzę, czy nie mam żadnego SMS-a, nikt mnie nie kocha, nikt nie dzwonił. Zdarzyła się oczywiście taka sytuacja, tutaj się zdarzyła, że raz pamiętam, że byłem gdzieś na jakimś konkursie, w ogóle, słuchajcie, w Warszawie byłem, nie? I robiłem jakiejś dziewczynie zdjęcie z Białegostoku. I potem do mnie pisze, w zasadzie wracam z tego konkursu, po przesłuchaniu z tego konkursu wracam do domu i się dowiaduję, ty słuchaj, mojej siostrze robiłeś zdjęcie. Aha, no tak, faktycznie robiłem. No, poznała cię. A ja tak, tylko szkoda, że w zasadzie nie przywitała się, nie porozmawiała i w zasadzie tylko na tym zdjęciu się skończyło. Bo tak byłoby fajnie, czułem się w zasadzie wtedy na tym konkursie trochę samotny. Bo wiecie, jak to człowiek przyjeżdża z małego miasta w zasadzie do Warszawy i nikogo w zasadzie tam nie zna, także i z Żyli, i ludzi, którzy tam są. Także jest to trochę no, przykre i smutne, nie? Z drugiej strony sytuacja a propos Poznania na ulicy, no też się zdarzyło, że u mnie w mieście ktoś podszedł, super fani w ogóle i tak dalej, oglądam. Nie no, miło się w takich sytuacjach ogólnie rzecz biorąc robi, ale internet z tego co widzę jest takim dość takim lekkim środkiem przekazu, pomimo tego, że mamy dość dużą tutaj, wiecie, przebicie, nie? Że przebicie jest takie, że w zasadzie z dnia na dzień mogą nas oglądać miliony, co się w moim przypadku po prostu zdarza cały czas. I możemy wejść na ulicę i być nierozpoznawalnymi. To jest właśnie fajne. No, z jednej strony faktycznie niektórzy chcą być ludźmi rozpoznawalnymi, żeby cały czas ich rozpoznawać, w ogóle fame i w ogóle i tak dalej, ale z drugiej strony czasami człowiek chce od tego odpocząć, jestem tego świadom. Chociaż pomimo tego, że czasami na samym początku oczywiście może to być fajne i w ogóle i wow, i tak fajniej, ale w przyszłości to wiecie. Ile pytań tutaj powstało od całego mojego wywodu na poprzednie pytanie. Dobra. Julka, czy lubię żelki? Nie. Znaczy, bo nie jadam. Kamil, wróbelek na gałęzi siedzi czy kuca? Siedzi. Stoi. Chyba tak myślę. The Kindzuch.
Dzięki, że dałeś łapkę mojemu filmowi. Nie ma sprawy, no ogólnie rzecz biorąc, jak dziwi mnie w ogóle takie podejście. Dzięki, że podałeś, dałeś mi łapkę w górę, nie? No kurczę, no to nie ma co dziękować, bo jeżeli coś mi się faktycznie podoba i sprawiło, że człowiek, wiecie, siedzi przed tym, na tym YouTubie i robi tylko tak i po prostu film mu się podoba, no to fajnie, nie? To po prostu, no nie ma za co dziękować. Jak ja to mawiam ze szczerości, nie dziękuję. Ja naprawdę nie daję łapek w górę filmom, które mi się nie podobają. Jeżeli mi się naprawdę film spodoba, no to czasami mam nawet takich ludzi, których w zasadzie nie obejrzę filmiku, już mają łapkę w górę. To są po prostu ludzie wygrani w moim przypadku, nie? Powiedziałem pytania na Facebook.com, ukośnik vlog Mateusz. Mogłabym kogoś pozdrowić, Kasandra. Zresztą witam Cię, Kasandra, po raz drugi, bo pamiętam Twoje imię z poprzedniego odcinka na żywo. Pozdrawiam Cię serdecznie, Ciebie, ale Kasandra napisała. Mogłabym kogoś pozdrowić? Jeśli tak, to pozdrawiam Nafaza, Weru, Uduże, Michałka i całą moją gildę na YouStory. I przesyłam kopa w dół, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Dla MRLOPL, a przed A oczywiście apostrof, Mateo, Kasik, Manej i proszę mamę o większe kieszonkowe. I takie dwa daszki. Chyba to jest Minka, prawda? Przekazałem, mam nadzieję, że udało mi się przekazać. Bartek zapytał, czy dam batona czekoladowego. Nie, dziwne pytanie. Bardzo dziwne pytanie. Pytania oczywiście możecie zadawać na facebook.com/vlogmateusz, jak to zresztą wcześniej powiedziałem. Na wszystkie pytania z Facebooka odpowiadam. Przepraszam, no, zapomniałem powiedzieć, ci, którzy nie mają Facebooka, pytania mogą zadawać na kontakt@mateuszolech.pl. Tego maila znajdziecie pod moimi filmami, zwykle jest ten mail, bo nie wszyscy oczywiście mają Facebooka. Ci, którzy nie mają Facebooka, mogą zadać pytanie na kontakt@mateuszolech.pl. Już się poświęcę dla tych, co nie mają Facebooka. Dla tych, co mają facebook.com/vlogmateusz. Tych, którzy oglądają transmisję na żywo, no mam nadzieję, że nie jest to straszna jakość, zbytnio straszna jakość. Mam nadzieję oczywiście, że nie jest zbyt straszna jakość. I przepraszam ogólnie rzecz biorąc, że patrzę się w tą kamerę. Bo większe grono ludzi podejrzewam, że ten odcinek będzie oglądało po prostu nie na żywo. No, retransmisja. Przechodzę do pytań, które zadajecie na Facebooku i cały czas do tych pytań będę nawiązywał. Rafał, Kasandra, ty wszystko. Aha, fajnie. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Kamil, kuca, bo jakby siedział, to by mu nóżki zwisały. Znaczy, ja myślę, że stoi ogólnie, no ale... Nie będę się tutaj spierał, czy stoi, czy leży, bo to oczywiście nie w moich kwestiach do oceniania. Natalia Konopka, Maty, masturbujesz się? Jak tak, to od którego roku życia? Poczekajcie, przepraszam, muszę przeczytać to, zobaczyć osobę, która zadała to pytanie. Natalię, ile ma lat? Oj, chyba dość mało. Po tym między innymi stwierdzam, że pytanie jest z dupy wzięte. Przepraszam za moje słownictwo. Spróchniały vlog. Mateusz, co sądzisz o moich vlogach, czyli spróchniałego vloga? Przepraszam, w tym momencie sprawdzam kanał, bo naprawdę, no czasami nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to, co to za osoba. Masakra, bo w tym momencie to niezłe faux pas, prawda? Spróchniały, spróchniały. A, kojarzę spróchniały. Spróchniały to jest między innymi ten młody wojewódzki, tak? No z tego, co przynajmniej kojarzę, to nie, no jest całkiem spoko, no, no nie jest źle, nie będę mówił, że jest dobrze, kiedy jest źle, nie będę mówił, że jest źle, kiedy jest dobrze. Jest dobrze, spróchniało, jesteś na dobrej drodze na dobrej drodze po prostu jesteś, nie będziemy tutaj wchodzić w niepotrzebne pytania. Pytania na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz. Ci, którzy nie mają Facebooka, to zapraszam na kontakt@mateuszolech.pl. Mojego maila możecie zresztą znaleźć na wielu, 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 pod moimi filmami, po prostu pod moimi filmami znajduje się mój mail. A tak w ogóle muszę Wam się pochwalić, że zdałem polski ustny, także już jestem też na dobrej drodze ogólnie rzecz biorąc do życia i w ogóle i tak jest fajnie i tak fajnie, że w ogóle mi się udało to zdać, nie?
Bo najwięcej tak naprawdę człowiek dygota przed ustnym polskim, przynajmniej w moim przypadku. Nawet popatrzcie na mnie, pomimo tego, że mam gadane, że mogę sobie gadać, to miałem tylko 65% z polskiego ustnego. No i pomimo tego, że jestem w miarę, co ktoś określił, dobrym uczniem, ale szczerze powiedziawszy, to mi zbytnio na ustnym polskim nie zależało, bo po prostu mi nie zależało, bo ustny polski jest tylko po to, żeby go zdać, prawda? Jule, żelków nie lubisz, to co? Kolejne pytanie. Bartek, czemu dziwne? To może waniliowego? Wiesz co? Pytanie to zadałeś bardzo w takim momencie, że w zasadzie nie wiem, o co chodzi. Młodzień z Afryka. Jestem czarny. Dlaczego taki jestem? Bo jesteś czarny. Koniec, kropka. Wojtek, oglądasz anime, mangę? Nie oglądam. Raczej, szczerze powiedziawszy, zbytnio nie miałem z tym styczności jeszcze. Jakoś nie przyciągnęło mnie to. Kasandra. Ulubione jedzenie i picie? Pierogi, Coca-Cola. Kiedy masz urodziny? W październiku? Ile muszę wydać, żeby kupić dobrą kamerę? 600-1500 w tych granicach. Dziękuję za pozdrowienia. Proszę Cię bardzo. Pytania możecie zadawać na Facebooku, jak już zresztą wcześniej wspomniałem. Ten odcinek potrwa około mniej więcej, postaram się, aby potrwał około mniej więcej godziny. Dobra, przechodzę do kolejnych pytań. Przepraszam, musiałem trochę odpocząć, bo jakoś szczerze powiedziawszy, zaraz mi łeb rozsadzi, tak przynajmniej myślę. Bartek, Mateusz, lubisz siebie? Bo ja Cię lubię, lubiąc mnie we mnie. Szczerze, głupie pytanie. Proszę o głupich pytań naprawdę nie zadawać, bo głupie pytania są głupie i to jest po prostu, jest masakra. Mam nadzieję, że jakość tego spotkania naszego dzisiaj jest w miarę znośna niż ostatnio. Podkreślam, iż retransmisja tego całego tutaj, tego spotkania będzie na żywo w internecie, także ze zwykłej kamery, także spokojnie. Jak już wspomniałem, oczywiście pytania zdajemy na Facebooku. facebook.com/vlogmateusz. Młodzień z Afryka, rasista. Aha, fajnie. Rasista, bo odpowiedziałem, że jesteś czarny, bo jesteś czarny. No bo po prostu rozumowanie na poziomie... Dobra, przechodzimy dalej. Maksymiliana, jakiej muzyki słuchasz? Ogólnie rzecz biorąc, to jest to muzyka, która w zasadzie wpadnie w ucho. Jest to każda muzyka, która może wpaść. Ostatnio słucham po prostu maniacznie PRO, takiego rapera. O tyle, o ile w ogóle patrzcie, że na przykład rapu nie słucham. I to jest dla mnie w ogóle coś dziwnego, że interesuje mnie muzyka, która w ogóle mnie nie interesuje. Fajne zdanie w ogóle, no ale jest w ogóle pod tym względem fajnie, nie? Skąd jesteś i na jakie studia idziesz? Zadała to pytanie poprzez mojego maila, także spoko. Skąd jestem? Jestem z takiej małej miejscowości Kamień Pomorski w zachodniopomorskim, około 100 km od Szczecina, niecałe. Bardzo fajna miejscowość, taka spokojna i rzecz biorąc, no bardzo spokojnie jest, nie? Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, dlatego zresztą się opóźniła audycja dzisiejsza. No i to jest taka malutka miejscowość, gdzie idę na studia. Idę na studia zarządzanie, ekonomika, turystyki. Także akurat mniej więcej powiązane z tym, co robię teraz, czyli z technikum hotelarskim, prawda? Mateusz, jesteś katolikiem czy wyznawcą szatana? Szczerze powiedziawszy, to zbytnio się nie orientuję, czy ktoś, kto nie jest katolikiem, jest wyznawcą szatana, ale jestem katolikiem. Chodzę do kościoła, nie mam z tym problemu. Natalia. Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia, prawdziwego poczucia spełnienia. Czy zgadzasz się z tym? Pozdrawiam, Natalia. Szczerze powiedziawszy, zaraz mi głowa rozsadzi, także takich inteligentnych pytań proszę mi w tym momencie nie zadawać. Paweł, czy mnie pamiętasz z Facebooka? Zaraz mądre pytanie. Będzie, ale najpierw te. Tak, pamiętam się. Jakub, czy lubisz se popiekać w gry? Matko, ile razy mam powtarzać, że nie? Że nie lubię gier. Po prostu jedyną grą, w którą w zasadzie gram, to jest po prostu... dajcie mi pomyśleć. To naprawdę boli. To jest mahjong jak mi interneta. Internet odetnął. O, w ten sposób. Łukasz Chojnowski, Mateusz, jaką wodę najbardziej lubisz pić? Szczerze powiedziawszy, taka, która jest pod ręką i która jest mniej więcej półgazowana, nie? Teraz jest aktualnie na łęczowianka gazowana. Dość dobra, no po prostu nawilża gardło, nie? Pamiętajcie, że nawilżenie to podstawa. Dobra, nieważne. Spróchniały, słyszałeś kiedyś o ambystomie meksykańskiej? Nie, nie słyszałem, nie wiem, co to jest. Szczerze powiedziawszy, nie mam teraz siły tego szukać.
Ale to jakaś ryba widzę, ambestoma meksykańska, ale fajna ryba. Zobaczcie sobie, czekajcie, ona się nazywa Ambestomia meksykańska. Zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to jest ryba, czy... jest chyba ryba, nie? Ale śmiechowa. Dobra, zobaczcie sobie to na... jak gdzieś tamten. Witek, co sądzisz o wrestlingu? Lubisz oglądać... lubisz to oglądać dla rozrywki? W ogóle ja sportu nie oglądam, mi się sportem nie interesuje, także wrestling raczej zbytnio mnie nie interesuje. Kinzuk, The Kinzuk, co sądzisz o bezsensownej krytyce typu żal, co ja tu robię, a na kanale danej osoby zero filmików? Szczerze powiedziawszy, bo to też jest tak możliwe, że po prostu ta osoba kiedyś miała filmik i druga osoba jej dała komentarz, że żal, co to było, nie? Ale to nie jest w ogóle, zacznijmy od tego, od krytyka, bo już swego czasu nagrałem filmik, co to jest krytyka i zamierzam to ponowić, także ten film się jeszcze pojawi, ale planuję go nagrać, jak będzie ładna pogoda na zewnątrz. No dzisiaj jest ładna pogoda, ale raczej nie miałem czasu, żeby wyjechać za miasto i sobie tak na spokojnie przy łonie natury i tak dalej nagrać, także to nie jest krytyka. Także co sądzę o takich, co sądzę w ogóle o takich komentarzach? No szczerze powiedziawszy, ja jako już taki jakiś twórca, który no coś robi i te komentarze się tak, wiecie, przewijają, one są cały czas, jest ich trochę, to raczej na to już przestałem uwagę zwracać, wiecie, i to jest takie już, no po prostu nie zwracam na to uwagę, szczerze powiedziawszy. Kasandra, według ciebie jakie masz talenty? No ciężko mówić w ogóle o talentach, które my posiadamy, nie? Na pewno myślę, iż umiem śpiewać w jakimś tam mniejszym, większym stopniu, jakoś tam w mniejszym stopniu, większym, mniejszym potrafię montować filmy, czy też stać przed kamerą i cokolwiek do niej gadać. No to jest akurat, nie jest zbytnio jakaś trudna i skomplikowana sprawa. To chyba nie jest normalne, że moja rybka Steve daje mi się głaskać, no nie? No wiesz, to ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jak już podkreślam znowu, że pytanie na Facebooku zadajemy. facebook.com/lokomateusz. Mariusz, wiesz co to noob, nerd, geek i tym podobne? Czy wiem co to noob? Noob to chyba ktoś, kto taki... no, w ogóle nie powiem wam, z czym to mi się kojarzy, bo może nie znam konkretnej... Kurczę, tak, teraz tu leci na żywo i w zasadzie robię z siebie pajaca. Nie znam konkretnych, kurczę, definicji tych słów, ale noob mi się kojarzy z kimś takim, wiecie, takim no... takim delikatnie przymulonym, na wszystko narzekającym. Nerd mniej więcej podobnie. Geek to tak bardziej mi się pozytywnie kojarzy z osobą, która ogarnia te wszystkie nowinki technologiczne i się tym po prostu bawi. Bartek, czemu cały czas pijesz wodę? Czemu kojarzysz mi się z Mackiem z Klanu? Dlaczego lubisz pierogi, a nie pierogi z rozpier papier? Już nie będę tam tego dalej. Czemu piję cały czas wodę? Dlatego, że gadanie non-stop jest ciężkie, przynajmniej dla mojego gardła. Ja muszę o swoje, że tak powiem, struny głosowe dbać, bo jestem, także śpiewam, także no, nie chcę ich zedrzeć poprzez godzinne cały czas mówienie. Także dlatego piję wodę. Dlaczego ci się kojarzy z Maćkiem z Klanu? No, to jest twój problem, nie wiem. A dalej to nie będę odpowiadał na twoje pytanie, bo jest głupie. Paweł, nagrasz jakieś spontaniczne wideo i wrzucisz na YouTube? Planuję, to jest cały czas w planach, ale szczerze powiedziawszy, aktualnie moje życie jest tak nudne, bo jestem maturzystą, już skończyłem szkołę i to jest naprawdę nudne, monotonne życie maturzysty. To znaczy, wiecie, takie 5-miesięczne wakacje. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 5 miesięcy. No pomimo tego, że tam 2 miesiące w trakcie idę do pracy, no ale jest trochę tych wakacji. Paweł, czy jestem gejem? Pytanie w zasadzie z dupy wzięte. Nie. Tomek, wychowałeś się na wsi? Nie, jak już powiedziałem, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Spróchniamy vlog, płaz. Aha, no tak, bo tam mówiliśmy przed chwilą o rybie, która tam w zasadzie sobie gdzieś popierdziela pomiędzy tymi roślinkami, ale bardzo fajny ten płaz jest w każdym razie. Pytania możecie zadawać na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz, bądź też na moim, przez mojego maila kontakt@mateuszolech.pl. Widzę, że są kolejne pytania. Iwonka. Pozdrawiam w ogóle Iwonę. Iwona jest całkiem z niedaleka ode mnie i bardzo fajna dziewczyna. W ogóle wiecie, no, no jak to każda dziewczyna po prostu ma tu i ma tu, czasami można sobie porozmawiać. Nie no, żartuję oczywiście, żeby nie było, bo zaraz mnie tutaj zrobię. Iwona napisała. A można gdzieś teraz na żywo to oglądać, później wrzucisz ten filmik.
bo nie ogarniam, a można gdzieś teraz na żywo to oglądnąć, czy później wrócisz ten filmik. Możesz mnie teraz na żywo oglądać, ale ten film, który teraz, to co teraz oglądacie, ten cały widz pyta, odbywa się jak widzicie na żywo, ale odbywa się tak, że potem się będzie odbywał jako retransmisja i to ten film z retransmisji, czyli coś, co będzie nagrane tu obok kamerą, tą normalną kamerą, będzie we wtorek. Ci, którzy oglądają we wtorek, witam. Dobra, przejdźmy dalej może. Kevin zapytał, czy nagrasz poradnik dla początkujących vlogerów, bo planuję zacząć karierę vlogerów. Karierę vlogera w zasadzie, to się powinno odmienić. Mam parę takich filmów, które są dla Was wskazówką, dla tych pierwszych, początkujących vlogerów. To jest na pewno film Filmy na YouTube, sobie zobaczcie. To jest na pewno film Jak się wybić na YouTube. I hejty. Te trzy filmy na samym początku Wam pomogą, na pewno powinny pomóc, ale także I'm Talking Jay Bruce wypuściła taką serię filmików, bodajże Emilka radzi, coś z Emilką sobie szukajcie. I tam jest właśnie jak nie kręcić wideoblogów. To jest po prostu świetny poradnik, żeby zobaczyć jak nie kręcić wideoblogów, bo jest masa z tego co widzę poradników jak kręcić wideoblogi, jak to robić, czy też poradników jak coś zrobić. A powinny być właśnie poradniki, jak tego nie robić, żebyś nie wyszedł na idiotę. Także zobaczcie sobie na I'm Talking Jay Bruce. Pisze się I-M-T-A-L-K-I-N-G J-B-R-O-O-C-H. No. The Kinzuk. Witek. Co sądzisz o homoseksualistach? Potępiasz, czy masz na to wywalone? Mam na to wywalone w zasadzie, szczerze powiedziawszy. Paweł. Jak się zaczęła Twoja przygoda z YouTube? Dobra, jak się zaczęła moja kariera na Facebooku? Dość niewinnie, bo to wszystko zaczęło się od wstawienia takich filmików, jak zorganizować imprezę w swoim mieście, taki koncert. Potem to się zaczęło od wideobloga 2 lata temu i naprawdę, słuchajcie, mojego pierwszego wideobloga cały czas możecie zobaczyć. Ja go nie usunąłem, stwierdziłem, że delikatną historię można zostawić i to, co mniej więcej wyszło. Mój pierwszy wideoblog znajduje się w internecie, także możecie znaleźć go na moim kanale. Nie przeczytam tego pytania, bo jest głupie. Iwonka. Maksymiliana Niezgoda. No nie mogę znaleźć na kanale, nie ma. Tam Iwonka w ogóle siedzi, powiem wam szczerze, że moja znajoma Iwonka sobie siedzi i szuka tego tutaj na kanale, tego na żywo tutaj, także dość ciekawie to się ogólnie rzecz biorąc zapowiada, nie? Że dziewczyna sobie szuka tego live'a, my sobie tu rozmawiamy o nich. To w zasadzie tak jakbym ja trochę obgadywał. Martyna, masz Twittera? Jeśli tak, to podasz. Nie mam Twittera, mam tylko Facebooka. Na Facebooku możecie mnie oczywiście znaleźć, facebook.com/vlogmateusz i tam też znajdują, tam też możecie zadawać pytania. Bartek, głupie pytanie. Jeżeli to nie tajemnica, to powiesz, gdzie idziesz do pracy w wakacje? Idę do pracy do kościoła, to znaczy sprzedawać pamiątki. Kościół ma mnie daleko. No w ogóle to jest dość ciekawa sytuacja, bo mam możliwość pracowania nad morzem, nie? Bo mieszkam całkiem niedaleko morza. Jak sobie obliczyłem, że zarobię tyle samo, pracując przy większym nakładzie, bo muszę więcej pracować, żeby zarobić na paliwo, żeby tam dojechać, to mi się to nie opłaca. Jak pracę mam koło domu i pewną pracę za takie same pieniądze. Paweł, jak ty się wybiłeś na YouTube? Nie wiem, bo to w zasadzie robiłem cały czas swoje i to wiecie, to samo wszystko leci, nie? To jest taka sprawa, nie? Tomek, lubisz oglądać Multi Gameplay Guy lub kolorowy vlog? Multi Gameplay Guy w zasadzie nie, czasami zdarza mi się obejrzeć jakiś film kolorowego tak samo, nie? Także to wszystko tak naprawdę zależy od ludzi, nie? Od tego, co aktualnie mam, co się natrafi i co mogę sobie obejrzeć. Kasandra napisała, że musi iść, to serdecznie dzięki Ci w ogóle za miło spędzony czas. Tomek. Dlaczego masz na imię Mateusz i nazwisko Vlog, a nie na przykład, i nieważne tutaj, bo są przekleństwa, nie ma na nazwisko Vlog, tylko ma nazwisko Olech, a Vlog to jest po prostu nazwa kanału Vlog Mateusz. Paweł, ile znasz języków i jak dobrze umiesz tańczyć? Czy zauważyłeś, że obok R jest T? Dlatego napisałem TOK. Jaki jest Twój ulubiony film? Ile znam języków? Znam język polski i znam język angielski. Także jutro mam maturę ustną z angielskiego, to będzie bardzo ciekawie. Ci, którzy oglądają retransmisję tego odcinka, to wiedzcie, że tą maturę ustną mam dopiero, miałem wczoraj.
Tak, dzisiaj kiedy jest to na żywo, mam jutro, a jakby wyglądacie to na YouTube na pełnym ekranie tutaj wszystko, to jest w zasadzie, jestem już po. Także nie powiem wam jak poszło, powiem wam przy okazji kiedyś tam. Zauważyłem, że obok R jest i zauważyłem, że dlatego napisałeś Toka, czyli domyślałem się, o co ci chodzi. Bo jaki jest mój ulubiony film? Szczerze to mnie w ogóle zaskoczyłeś takim pytaniem, bo no nie wiem, jaki jest mój ulubiony film. Bo to jest dość ciekawe, jaki jest mój ulubiony film. Nie wiem, ty, ej. Mateusz, ile twoja kamera ma pikseli, a jeśli dużo, to czy psuje ci się jakość, jeśli włożysz to na YouTube? Pikseli, Boże. Wiesz co, ma dla ciebie w ogóle taką fajną sprawę? Zobacz sobie, ile ma to pikseli. To znaczy, włącz sobie mój film najlepiej. Mam taką tutaj radę. Włącz sobie mój filmik. I jak włączysz sobie mój filmik, to licz te wszystkie piksele tutaj, dobra? Jak mi odpowiesz, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, jak mi odpowiesz, ile mam pikseli, to wtedy będę się naprawdę cieszył. Będzie fajnie. Paweł, saper czy pasjans? O, tu widzę, że takie ciekawe. Saper czy pasjans? Ciekawe pytanie, szczerze powiedziawszy. Pasjans, bo w sapera nigdy nie wiem, o co tam chodziło, jasna cholera. Naprawdę, nie wiem, o co chodzi w saperze. Piwo czy wódka? Piwo? Leon? Hero czy Wadel? Nie oglądałem chyba żadnych tych filmów, czy książek, czy co to było, także... Przepraszam, nie wiem. Łatwo czy trudno? Oczywiście, że łatwo, jak to każdy facet, musi być łatwo. Wojtek, co sądzisz o filmikach z cięciami, bo właśnie takowy obrabiam. Generalnie jakbyś zauważył moje filmy, to moje filmy są filmami z cięciami. Także jeżeli bym teraz powiedział, że filmy z cięciami, wiesz, w ogóle są do dupy i w ogóle są straszne, to bym sam po sobie jechał. A przecież nie chcę. Chyba. Nie no, nie będę po sobie jechał, nie? Generalnie filmy z cięciami są spoko. Ja uważam, że filmy z cięciami są spoko. Dobra, to jeszcze raz podkreślam. Pytanie można zdawać na Facebooku, Łukasz Inglot Mateusz. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście to samo, co ja, że ze spadkiem mniej więcej, z ciągłością trwania tego programu jestem coraz bardziej zamulony, nie? Że na początku mógłbym gadać, choćbym gadał bez sensu, to będę cały czas gadał, a teraz w zasadzie tak wiecie, tak... Na chwilę bym się teraz położył, szczerze powiedziawszy. Spróchniały vlog. Dlaczego nie zrobisz sobie fajnego loga nad kanałem? Bo nie mam takiej możliwości. To znaczy nie chce mi się, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, żeby komuś zapłacić za to logo. No, powodów jest 1 500 100 900. Teoretycznie mógłbym dać swoje logo ze swojej strony internetowej, z mojego bloga mateuszolech.pl i to chyba jest dość takie ciekawe, żeby dodać tam tylko parę ikonek, bo oczywiście autorskim jest tutaj tło. Także... Zobaczę. Ciekawe. W ogóle, jeżeli kogoś z was interesuje pomysł na szybki obiad, to na moim blogu możecie znaleźć taki pomysł. Mateuszolech.pl. Po prostu świetny sposób na obiad. Naprawdę polecam generalnie. Odpowiem na ostatnie pytania już na Facebooku, które możecie oczywiście cały czas, non-stop zadawać. Robert, odpowiedz na moje pytanie u góry. Ile masz wzrostu i wagi, co? No... Pytanie naprawdę głupie, bo nie wiem. Tomek, czy myślałeś dłużej nad założeniem fundacji takiej, która będzie się specjalizowała w dobijaniu martwych płodów? Wiesz co, sorry, zamknij się człowieku, naprawdę, twoje posty są na takim poziomie, że naprawdę nie wiem, ile masz lat. Ale już mnie to zaczyna powoli, sorry, wkurwiać. Naprawdę. Przepraszam za tą agresję. Nie, generalnie jak już mi ktoś wkurza, już generalnie cały czas to już jest powoli, wiecie, denerwujące delikatnie. Bo chyba naprawdę człowieku nie wiesz, o czym mówisz. Paweł. Ile subskrypcji wzrosło ci, odkąd polubił cię pan Beczka i czy możesz czytać mnie Leon, a nie Paweł? Boże, Leon, dobra, niech ci będzie Leon. Ile mi wzrosło subskrypcji, odkąd mój film się spodobał panu Wypuchające Beczki? Żeby was nie skłamać, to właśnie sprawdzę. Na pewno w przeciągu tych paru dni i na pewno na tym filmie generalnie to wzrosło około 600 widzów. To jest dość dużo, jeżeli chodzi o taki, wiecie, o kogoś, kto ma 1400 i tak cały czas skubie po te 2-3 widzów, po tych 2-3 widzów.
to generalnie jest dość dużo w takim przypadku, ale już Wam powiem szczerze, chociaż nie powinniśmy przeceniać ilości widzów, to znaczy ilość widzów tak naprawdę jest tutaj nie jest najważniejszą sprawą. Najważniejszą sprawą są tutaj wyświetlenia. Widzowie są przy okazji, bo tak naprawdę z tego, co żeśmy doszli do wniosku, to tak naprawdę widzów, którzy nas oglądają, jest około 30-40 do 50%. Także naprawdę nie powinniśmy tego tutaj w tym momencie przeceniać. Dobra, sprawdźmy, ile widzów mi wzrosło, odkąd polubił mnie pan Beczka. Zmiana liczby widzów to jest 1267, zdobytych widzów 1430, utraconych widzów 163. Ja nie wiem, jak 163 ludzi mogło kliknąć anuluj subskrypcję. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Chociaż szczerze powiedziawszy, święcie wierzę, że oni kliknęli anuluj subskrypcję, po czym kliknęli zasubskrybuj i dlatego oni są tutaj w tych statystykach. Przynajmniej tak twierdzę, to jest wiecie, moja taka, takie moje rozkminy. Pytania możecie zadawać na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz albo na moim mailu, który znajduje się pod większością moich filmów. Dobra, już wchodzę za chwilę na Facebooka i sprawdzam wasze wiadomości. Na Facebooku wasze pytania. Angelika, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jutro jest koniec świata? Pytanie z serii. Uwaga, zadam ci bardzo mądre, udziel bardzo mądrą odpowiedź. A w rzeczywistości odpowiedź będzie głupia jak cholera. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli nie jesteś w takiej sytuacji, to naprawdę ciężko jest wyrokować, prawda? Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, no pewnie bym się zeznajomił ze wszystkim pogodził, z kim mógłbym oczywiście. Też zależy, czy ci ludzie wiedzieliby, bo nie chciałbym, żeby ci ludzie myśleli, że to jest takie nieszczere przeproszenie pod koniec. Michał, skoro masz blisko do kościoła, to czy jesteś, byłeś ministrantem? Byłem ministrantem przez 6 lat, a teraz śpiewam w zespole, gram na gitarze, a moja gitara jest obecnie w stanie rozkładu, przez co strasznie w ogóle... Chciałem powiedzieć trzepie, nie wiem skąd w ogóle to słowo razem, przez co bardzo ubolewam. Gram w zespole, kiedyś byłem ministrantem, tak, to prawda. Także podkreślam pytania na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz. Możecie zadawać pytania. Ktoś zadał, tutaj właśnie napisał na YouTube, czy będziesz go zjadł. Szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem tą piosenkę, I tego czarnoskórego faceta, który tak fajnie odpowiedział, będę go zjadł, to po prostu szczerze powiedziawszy, umila mi się taki banan na twarzy zrobił, prawda? Pytanie możecie zadawać na Facebooku, facebook.com/vlogmateusz. Dobra, jak widzieliście, to był kolejny odcinek na żywo Widz Pyta. To jest retransmisja, którą oglądaliście. Wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście ten film, bo szczerze powiedziawszy, to chyba było trudno obejrzeć cały film na żywo oczywiście. Znaczy nie na żywo retransmisję, chociaż pewnie w lepszej jakości wideo niż ona była obecna tutaj na YouTube, którą mogliście oglądać. Dzięki Wam serdecznie za ten miło spędzony czas. Tradycyjnie oczywiście odcinek 2 minuty. Przepraszam, znowu wszystko, że będzie na żywo i nie wytnę tego celowo. My się widzimy tradycyjnie tutaj w niedzielę około godziny 17. Widz na żywo pyta oczywiście. Widz pyta na żywo. Widz na żywo pyta. My się widzimy około godziny 17. To co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejną niedzielę. My się po drodze w tygodniu widzimy w odcinkach 2 minuty i w produkcjach takich przy okazji. A więc na razie.